Dzień dobry, dzień dobry! Ja jestem Szobu i mam dzisiaj dla Was naprawdę konkretną paczkę newsów. Jednak zanim je Wam przedstawię, takie małe przypomnienie, że nadal trwają ankiety na najlepsze i najgorsze anime sezonu poprzedniego. Zależy mi bardzo na tym, abyście w tych ankietach zagłosowali, ponieważ wyniki przedstawię później na live, który będzie podsumowaniem całego sezonu poprzedniego. Tutaj w opisie filmiku będą linki do tych ankiet. No i dobra, tyle w ramach wstępu, czas na newsy. Więc tak, zaczynamy od newsa na temat drugiego sezonu Kakai Sensen. Otóż zadebiutuje on w październiku i będzie liczył 12 odcinków. Niestety, szkoda, że tych odcinków będzie tylko 12, ponieważ Kakai Sensen jest to tytuł, który bardzo mi się podobał eee, i co prawda nie spodziewałem się drugiego sezonu, to jednak, kiedy już o nim usłyszałem, chciałbym, aby liczył trochę więcej odcinków. No ale niestety... Zdecydowano, że będzie ich tylko 12. KKI Sensen to bardzo pozytywne anime z bardzo fajnie wykrojonym miastem, które jest, w którym jest pełno chaosu, jest chaotyczne, dzieją się niestworzone rzeczy i to się ogląda bardzo dobrze. I co jeszcze do tego newsa? To tekst na ulotce promującej głosi, że anime bardziej wiernie przedstawi materiał mangowy. Czyli będzie jakby bardziej wierny manzy. Czyli wchodzi na to, że pierwszy sezon. No nie był zbyt tak... Znaczy, no był mniej wierny Manze. Ciekawa sprawa. I produkcją zajmie się oczywiście Bones, z czego się cieszę, że, się twu, że się studio, studio tworzące się nie zmieniło, bo Bones naprawdę daje radę i ich produkcję sobie cenię. Dobra, tyle na temat Kekka i eee, Tak. W tym tygodniu Netflix wypuścił trader live action Death Nota. I pojawiło się od razu wiele kontrowersji wokół tego trailera, na przykład to, że El jest czarny albo że live wygląda jak nećpanny nastolatek. E, premiera tego live-action odbędzie się 25 sierpnia. Ciekawa sprawa dla mnie, ponieważ będą to moje urodziny, więc sobie obejrzę taki prezent karny albo taki dobry prezent mojej urodziny. Reżyserem jest Adam Wingard, a za scenariusz odpowiada Jeremy Slater. Jeżeli chodzi o moje odczucia co do tego trailera, nie jest, nie jest on według mnie taki zły, jest bardzo amerykański, przeniesiony na realia e, amerykańskie. No i ludzie narzekają, że e, czemu akurat na przykład Japończycy nie występują w takich produkcjach. Bo na przykład w filmie Ghost in the Shell no, występują Amerykanie. Czyli znaczy, no, główną postać gra e, Scarlett Johansson, która nie jest Japonką. I to tutaj ja to powtarzałem wielokrotnie, ale w takich produkcjach nie grają japończycy zazwyczaj, ponieważ postacie w anime, jeżeli zauważyliście, no przypominają europejczyków. Nie są, czy są anime, gdzie faktycznie postacie wyglądem są jak azjaci, ale głównie jest tak, że im bliżej do Europejczyków, aniżeli do Azjatów. Dlatego też w takich produkcjach najczęściej grają Europejczycy. Może znaczy, Amerykanie wiadomo. O to mi chodzi. Że... Wiadomo, no, okay, nie będę nic więcej mówił. I generalnie widać dużo wybuchów. Ten live action to będzie film, więc nie będzie to serial. Dlatego no, materiału jaki będzie użyte będzie mniej w tym filmie, aniżeli w Manze czy w anime. Dlatego będziemy mieli na pewno więcej zwrotów akcji, więcej się będzie działo, bo wiadomo, że nie w każdym odcinku Death Note coś się działo. Więc będziemy mieli prawdopodobnie bardzo napakowany film, no, napakowany film akcją. No i co do tego, że L jest czarny, no to to jest taka, że tak powiem, interpretacja Amerykanów co do materiału źródłowego. Okej, okay. także tyle na temat tego live action. Kolejna sprawa. Opublikowano zdjęcia z planu Live Action Gintamy, na, którym widać, na których widać polowanie na chrząszcze. Ten odcinek bardzo dobrze pamiętam, mimo że oglądałem go bardzo dawno temu i muszę przyznać, że to Live Action, jeżeli chodzi o dobór aktorów, no to póki co mi pasuje. No i same miny aktorów na tych zdjęciach z planu, naprawdę jakby tak pasują do postaci, e, które znamy z anime. Więc możliwe, że to live action no, będzie całkiem udane. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo Gintama jest tak specyficzna, chociaż biorąc pod uwagę jak, e, jak Japończycy tworzą swoje produkcje, no to no to może akurat się w Gintamę wpasują. Zobaczymy. Dobrze. E, tak, kolejna sprawa. Anime Made in Abyss zadebiutuje w lipcu. Seria opowiada o tak zwanej otchłani którą nikomu jeszcze nie udało się w pełni zbadać. Dlatego jest to miejsce dla wielu ludzi intrygujące. Główną bohaterką jest dziewczynka, sierota o imieniu Riko, której marzeniem jest zostać tak zwaną cave riderką, tak jak jej matka i rozwiązać zagadkę od odchłani. Pewnego dnia, kiedy Riko bada jaskinie, odkrywa robota, który swoim wyglądem przypomina ludzkiego chłopca. Serię stworzy Kinema Citrus, odpowiedzialne m.in. za takie anime jak Barakamon. Myślę, że możliwe, iż to anime trafi na moją listę. E, prezentuje się całkiem ciekawie. Tutaj jakieś e, niezbadane, niezbadane miejsce zwane odchłanią, a, które może kryć naprawdę wiele ciekawych sekretów. E, no i też poznanie robota na pewno będzie sprzyjało tworzeniu ciekawej relacji między tą dwójką postaci. E, no i dobrze, że za to anime się weźmie dobre studio. No bo Barakamon było według mnie tworem udanym. Dlatego czekam. Dobrze. Kolejna, kolejna rzecz, kolejny news to potwierdzono, że w produkcji znajduje się kolejny film o Godzilli i co ważniejsze, przynajmniej dla mnie, kolejny film Ewangeliona. Na ten film Ewangeliona czekam już bardzo długo, nawet już nie pamiętam od jak długiego czasu, a naprawdę konkretnie długi czas. No, Godzilla mnie nie za bardzo interesuje. Zawsze wydawało mi się. Znaczy, postać Godzidli wydawała mi się kiczowata No i nie bardzo do mnie przemawia. Ale jeżeli chodzi o potwierdzenie, że film o Ewangelionie dalej, znaczy dalej ma szansę na ukazanie się. Znaczy, no jest w produkcji, czyli, ma, czyli ukaże się w pewnym, pewnym czasie, to mnie cieszy. No bo Ewangelion, pierwsze trzy filmy podobały mi się. Naprawdę dobrze je oceniłem. Dlatego. Kolejny film, jak najbardziej, jest mile widziany u mnie. Dobrze, e, kolejna, kolejny news. Powstanie anime na podstawie light novelek Yokai Apaton no Yuga na Jo. Premiera odbędzie się w lipcu, czyli sezon letni. E, to historia o lica liście Yushi Inabie, którego rodzice zginęli na 3 lata przed rozpoczęciem głównej historii. Z początku mieszkał on w domu swojego wuja, a później przyprowadził się do akademika, który jednak spłonął. Dlatego Yushi postanowił wynająć tanie mieszkanie. Okazuje się jednak, że Overlocum nawiedzony jest przez różne duchy, Yokai, a także Mononoke. Seria opowiada o, losach, o codziennych losach Yushiego w jego nawiedzonym domu. Jeszcze nie wiadomo, które studio zajmie się adaptacją. Generalnie przypomina mi się takie anime, nie pamiętam już nazwy dokładnej, ale było też, że bohaterka widziała duchy, wokół niej działy się różne rzeczy, ale było to tak koszmarnie nudne anime, iż mam nadzieję, że Yokai Apaton no Yuga no Nichijou tego błędu nie powtórzy. Generalnie lubię anime, gdzie, które zajmuje się tematyką duchów, różnych naprzyrodzonych istot, dlatego mam nadzieję, że ta produkcja wypali. Okej, okay, tyle. News siódmy. Premiera filmu No Game, No Life o tytule Zero odbędzie się 15 lipca, czyli też sezon letni. I ujawniono nową grafikę promującą, która według mnie jest naprawdę świetna. Możliwe, sobie zahaczę. Mimo, że No Game, no, no Life do mnie nie za bardzo przemówiło, nie podobało mi się zbyt mocno, tak jak wielu osobom, bo to też jedno z najbardziej znanych anime w fandomie, bardzo popularne. A może sobie zahaczę. Może się okaże, że akurat film nie będzie mnie aż tak irytował jak anime. Niestety to takie były moje przemyślenia, że anime niestety było dla mnie irytujące. Głównie z sprawą e, protagonistów. No i też humor mi nie, nie bardzo e, pasował. No, zobaczymy, ale sądzę, że sobie e, obejrzę, kiedy już wyjdzie. Doliczyłem mniej więcej pół roku. Więc, jeżeli w lipcu, to tak na początku stycznia e, przyszłego roku, powin, powinien ten film się ukazać w internecie. Dobrze. E, kolejna sprawa. Live novel Isekai wa smartphone no Tomoni otrzyma w lecie serię telewizyjną. Protagonista tej serii to 15-letni Mochizuki Toja, który ginie od uderzenia piorunem. Kiedy spotyka Boga, ten informuje go, że bohater przejdzie reinkarnację i znajdzie się w świecie fantazy. Będzie mógł też zabrać ze sobą swój smartfon. Produkcją zajmie się production read. Szczerze mówiąc Japończycy chyba naprawdę uwielbiają e, takie, takie twory, takie, takie fabuły. Bo to już kolejne, kolejna light novelka o fabule, która polega na przeniesieniu się do innego świata, która dostanie anime. Wiemy jak to było z tymi, e, z ty, z tymi poprzednimi tworami, które do tej pory, no, dostały anime. Sądzę, że może sobie zahaczę, mimo wszystko. Zobaczymy, jak ten świat będzie wykreowany, jak ten smartfon będzie na niego wpływał, bo na pewno nazwa smartfon nie jest przypadkowa w tym, w tym tytule. No, okej. Okay. Dobra, co do kolejnego newsa. Wspominałem tydzień temu, że oblubienica Czarnoksiężnika otrzyma serię TV. I na oficjalnej stronie pojawiła się nowa PV-ka. Ujawniono również, że seria dostanie 24 odcinki. Co mnie osobiście zaskoczyło. Sądziłem, że się skończy na 12, bądź też 13. A tu się okazało, że tak troszeczkę z rozmachem podeszli do tematu. Dla mnie spoko. Im więcej obwinnicy, tym lepiej. Co prawda, wydaje mi się, że no. Możemy mieć problem z naszym polskim wydaniem, że nie nadgonimy, nie nadgonimy do tego momentu, nie, nie dogonimy Japonii, kiedy się anime ukaże. Więc pewnie mnie będzie zaskakiwać wielokrotnie, ponieważ będzie prezentowało anime coś, czego ja nie znałem. Ale ja się cieszę. Naprawdę się cieszę, że ta seria otrzyma aż tyle odcinków. Dobry znak. Dobrze. Kolejny news. Gra UMA MUSUME Pretty Derby otrzyma zarówno anime, jak i mangę. Za adaptację odpowiedzialne będzie PA Works, które stworzyło m.in. Nagi No Asukara czy Shirobako. Fabuła opowiada, uwaga, o tak zwanych UMA MUSUME, które potrafią świetnie biegać, a ich celem jest zostać najlepszymi idolkami i uczestniczyć w krajowym programie rozrywkowym Twinkle Series. I dolki, które biegają jak konie. Mają przyczepione końskie ogony i rywalizują między sobą w zawodach derby. Japonio, naprawdę? Jak to się mówi? Dokładnie tak. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy za to wziąć, czy też nie, bo prezentuje się tak absurdalnie, że. To, oczywiście to jest Japonia, więc nie powinno mnie już zbyt wiele dziwić. W końcu to jest odmienny stan umysłu. No ale, ale, no... Pomysły ich naprawdę mnie czasami przerażają, ale też naprawdę jestem pod wrażeniem, że coś takiego są w stanie stworzyć. Ale to taki rozmach, że dostanie ta seria anime, jak i mangę. Że nie tylko anime, ale też mangę. Czyli musi być naprawdę popularna ta gra, skoro Japończycy chcą aż tak w to inwestować. No okej, okay, okej, okay, to jest ich decyzja. Dobra. Kolejny news. Bardzo mnie ucieszył. Dlaczego? Bo powstanie drugi sezon Owari Monogatari. Czyli kolejna seria Monogatari Series. Ja jestem kupiony. A więc tak. Będzie o... Od... Ten drugi sezon odbędzie się... czy znaczy, będzie miał premierę w lecie. Materiał źródłowy obejmie trzeci tom nowelki. Czyli następujące arki. Majoi Hell, Piekło Majoi, Hita Hitagi Rendezvous, Spotkanie Hitagi i Ogi Dark, czyli mrok Ogi. Warto wspomnieć, to jest bardzo ważna informacja, że scenariusz dla trzeciego tomu nowelki został napisany już w 2015 roku, czyli dwa lata temu. Jednak zespół produkcyjny zastanawiał się, jak najlepiej to wszystko przedstawić. Czapki z głów, naprawdę. Przez dwa lata. Znaczy to nie jest w żaden sposób sarkazm czy ironia, ale jak profesjonalnie podejść do tematu, że mogą, mogą, Monogatarii Series to naprawdę bardzo specyficzna seria, bardzo trudna w realizacji, i nie rozumieli tak, że, odwali, że chcieli odwalić fuszerkę jak najszybciej, tylko dwa lata zastanawiali się, jak najbardziej tę wizję przedstawić. To, co było napisane już wcześniej jak zrobić tak, żeby jak najlepiej to wszystko wyglądało. Naprawdę szacun. Szaf pokazuje, że są w pełni profesjonali, profesjonalistami. Że nie zależy im na hajsie. Znaczy no, no, kasa oczywiście jest ważna, że nie robi się anime charytatywnie, ale no to takie bardzo artystyczne podejście. I jak najbardziej mi pasuje. Dobra, tyle w ramach e, Owari Monogatari. Czekam bardzo mocno, jak na każdy twór e, Monogatari Series. Dobrze, e, kolejny news. Otóż, w sierpniu odbędzie się premiera filmu Kimi no Koe o Todoketai, e, to za produkcję którego będzie odpowiadało studio Madhouse, czyli studio, które jest uwielbane przez wiele osób. Też się lubię. E, fabuła będzie kręcić się wokół listki na gisy, która nie potrafi podjąć decyzji, co zrobić ze swoim życiem. Jednak pewnego dnia odwiedza nieczynną już stację radiową... Impuls sprawia, że zostaje nową prezenterką radiową. Może sobie zahaczę, bo w końcu to Madhouse. A mnie twory Madhouse naprawdę w pełni pasują. Wiadomo, One Punch Man. Uh, no Ippo też stworzyli. Stworzyli też Nane, uh, Wiele znanych, wiele znanych tworów. I, aha, Kajdziego też stworzyli. Więc. Więc cenię sobie to studio. A że. Uh, Film, że stworzył film, no to, to nie ma dla mnie zbyt wielkiej różnicy. Też sobie o niego zahaczę, kiedy już wejdzie. A pewnie będzie to luty przyszłego roku. Dobra. Eee, tak. Kolejna sprawa. Pojawiła się PVK Anime Dies Irae, która ujawnia, że za tytuł będzie odpowiadało studio ACGT, któr które pracowało przy takim anime jak Freezing. Dies i Rae, tak w ogóle, bazuje na wizualnowelce dla dorosłych, która opowiada o alternatywnej historii z czasów II wojny światowej. Przed rozpoczęciem głównej historii, grupa czarowników Longinus Dreycein Orden podczas II wojny światowej wykonuje w Berlinie pewien rytuał, do wykonania którego służą życia utracone w walce. Kiedy wojna dobiega końca, grupa znika, jednak pojawiają się plotki, że wkrótce powróci. Przenosimy się do czasów obecnych. Protagonista Ren Fuji znajduje się w szpitalu, po tym jak pobił się ze swoim przyjacielem Shiro. Każdej nocy Renowi śni się to samo: gilotyna, mordowanie ludzi i rycerze oddzielni na czarno, którzy ścigają morderców. Desperacko pragnie wrócić on do swojego normalnego życia, jednak przez cały czas słyszy w głowie słowa Shiro: każdy, kto zostaje w tym mieście, ostatecznie zostaje doprowadzony do szaleństwa. Generalnie, chyba sobie o to zahaczę, bo fabuła jest całkiem okej. Okay. Tutaj jakieś dziwne sny, grupa, taka grupa czarowników. No i, no i wygląda to całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Ok, news 14. Manga Ichigo 100% otrzyma w kwietniu. Kontynuację. Więc jeżeli tę serię lubicie i ja akurat jej nie czytałem, no to będziecie mogli śledzić dalsze losy tej historii. No i ostatni już news na dzisiaj. Pojawiły się dwa nowe kadry z live action JoJo. Film będzie miał pre swoją premierę 4 sierpnia. Jako, że jest to JoJo, to na pewno zahaczę. Bez dwóch zdań, jest to dla mnie coś, co. Chciałbym obejrzeć, aby sobie porównać z anime. Okej, okay. także tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.